Jest niedziela, godzina 21:30. Jeszcze tylko Turbo Kozak i 42 tydzień bieżącego roku będzie można uznać za zamknięty. Dobry wieczór wszystkim. Tak się składa, proszę Państwa, że dziś zabawimy się w Armaniego i ubierzemy sporą grupę osób. A mianowicie, wczoraj na Facebooku był konkurs, kto według Państwa jest najlepszym turbokozakiem meczu Legia Lech. I tam było tych odpowiedzi mnóstwo. Co zatem następuje? Koszulkę Legii. Tę oto oryginalną koszulkę Legii. Nie powiem, że ona jest meczowa, bo metka mówi co innego. Wygrywa kolega Adam Kowalski. Ta koszulka dla kolegi Adama Kowalskiego. Proszę Państwa, koszulkę Lecha Poznań, również oryginalna, z metką wygrywa Łukasz Wąchała. Pyk, panie Łukaszu, już pan czeka. Koszulka do pana leci, płynie pocztą. I proszę Państwa, na sam koniec, z poprzednich dwóch tygodni Michał, to jest koszulka Michała Żyra, które dzisiaj Państwo będą mogli licytować, hashtag Twitter. Twitter na Turbo Kozak Kanal Plus Sport. Tam moje zdjęcie z tą oto koszulką. Kto trafi liczbę punktów Michała Żyro w dzisiejszym Turbo Kozaku, tę koszulkę wygrywa. A poprzednia, proszę Państwa, koszulka Artura Sobiecha wędruje w ręce pana Adriana Liszki, który dokładnie nie trafił, ale był najbliżej. Serdecznie, panie Adrianie, gratulujemy. Więc jeszcze raz dla porządkowania tematu, hashtag Turbo Kozak Kanal Plus Sport. Tam można w zasadzie pisać, co Państwu na sercu leży. Proszę Państwa, oczywiście jest gość, Państwo tego gościa już dobrze znają, ale ten gość nam przedstawi się sam. Proszę. Czołem, żołnierze! Czołem, panie ministrze! Zajebiście. Dobrze? Czyli tak, aktor, niespełniony piłkarz i jeszcze nawet minister. Dobry wieczór, Antoni. Dobry wieczór. Wychowanek KS Piaseczno. Tak, KS Piaseczno. Jedności Żabieniec. Właśnie, chciałem o tym powiedzieć. Wytransferowany do Jedności Żabieniec. Tak, tak, tak. W związku z tym mam do siebie pytanie. Tam jest moja karta piłkarska. Została. Jest, w razie czego, tak. Bardzo się cieszę. Dzisiaj Jedność Żabieniec grała mecz. Czy znasz wynik? Czekam. Zawstydziłeś mnie. Proszę, mów, nie no. Okay, no skoro tam jest twoja karta. Na pewno minimum 1-0 dla Jedności. Mój drogi, Ożarowianka 2, Ożarow Mazowiecki, Jedność Żabieniec, 1-1. A, niewiele się pomyliłem. Niewiele, na ten moment piąte miejsce w A-klasie grupy trzeciej Warszawa. No, będzie lepiej. Coś czuję, że za tobą tam tęsknię, bo ja widziałem twoje popisy w rapie, reprezentacja artystów polskich. Ostatnio na wyjeździe byliśmy w Londynie na meczu. Byłeś? Tak, byłem. Grałeś? Grałem. Prawa pomoc standardowo czy lewa? Czy zaczynają cię rzucać już po boisku? Troszkę byłem miotany. Gdzieś tam z przodu, przed napastnikiem, starałem się grać i udało nawet się strzelić gola. Nie! Tak, tak. Zespalonego. Nie. Strzeliłem gola nawet na 3-3. Cały film przegrywaliśmy w pierwszej połowie 3-0. No ale w końcu jakoś taką znaleźliśmy w sobie siłę. Rafał Maserek strzelił gola. Potem strzeliliśmy jeszcze kolejnego na 3-2 w drugiej połowie. Potem ja na 3-3, zdaje się. W końcu wygrywaliśmy nawet 4-3. No ale... To był dobry mecz. Ale twój serdeczny przyjaciel Gabor... Zawalił coś? Nie zawalił, no ale wpuścił te na 4-4. Pozdrawiamy oczywiście Grześka. Mecz był super, no i 4-4 udało się nam wyjechać z remisem z Londynu. Mój drogi, film Polityka nie przypadkiem puszczony. Co jest trudniej zrozumieć w dzisiejszych czasach? Politykę czy przegraną własnego zespołu, który ma się w sercu? Myślę, że jednak... Jednak przegraną zespołu! Jednak przegraną zespołu, tak, tak, tak. Polityki nikt nie zrozumie. Nikt nie zrozumie? Ja się też na nich w ogóle nie znam, więc się w ogóle nie wypowiadam. Jeżeli przegrywa twój zespół, nie mówimy jakim, bo to jest nieistotne, długo dochodzisz do siebie, czy jakoś szybko to konsumujesz? W zależności, czy stawiam kasę, bo jeśli tak, to tak, a jeśli nie, to troszkę mi to lżej, że tak powiem, przychodzi wszystko. Natomiast tak serio, oczywiście irytuję się bardzo, kiedy nasi, mam na myśli reprezentację, sobie nie radzą, ale w tym momencie są naprawdę w jakimś takim swoim szczycie i po tym meczu z Macedonią jestem pełen nadziei, że to Euro będzie dla nas naprawdę wyjątkowe. To jest szansa w końcu na to, żeby te legendy, którą już wokół siebie ta reprezentacja stworzyła, teraz uwieczniła jakimś takim sukcesem na turnieju i mam nadzieję, że to się stanie w 2020 roku na Euro. Dobrze, że o tym wspominasz o kadrze, bo dzisiaj będzie, proszę Państwa, sonda z Kielczanami. Co z tą kadrą Jerzego Brzęczka?
zobaczysz zresztą sam, jest ciekawie, jeśli chodzi o opinię. Wielki fan Premier League, to wiem, grałeś fantasy. To wszystko, jesteś z jakiej opcji politycznej, jeśli chodzi o Ligę Angielską, możesz zdradzić? Liverpool. Liverpool jednak? Liverpool, jednak Liverpool. I kibic no, sukcesu, Nie byłem wcale takim kibicem. Ci rozumiem, że przed nie, oni, też, jestem od czasów Jurka Dudka, wiesz? Od czasów, kiedy Jurek Dudek bronił Czyli kibic sukcesu, no. Liverpool, tak, koniec końców tak, aczkolwiek no, kibicowałem jeszcze zanim zdobyli wtedy tę Ligę Mistrzów. Tak więc no, od dawna gdzieś tam śledzę ten klub i bardzo mi się podoba to, jak grają. No dzisiaj jestem wielkim fanem też piłkarzy tego klubu, szczególnie lubię Mané, który jest genialnym skrzydłowym, Senegalczyk. Pamiętam, że jak okazało się, że mamy Senegal w grupie na Mistrzostwach Świata, strasznie się zmartwiłem, no bo ten Mané przecież czyni cuda. Myślałem, że zadzwoniłem do Mané i powiedziałem mu, mój drogi, nie strzelaj nam goli. Nie. Natomiast, no tak, Liverpool, ale też lubię Manchester United i też inne zespoły. Oczywiście West Ham z Fabianem jest też fajnym klubem. Ale generalnie Liverpool, no i szkoda, że dzisiaj zremisowali tylko z tym Manchesterem. Dlaczego szkoda? Jestem opcja United. No widzisz, no a ja żałuję, bo jednak mam swoje powody, żeby żałować. Ale po prostu, nie, może z drugiej strony lepiej to da Premier League, mogłem za chwilę. Oczywiście, no dobrze, Liverpool, że tak, City ma dzięki temu szansę, żeby znowu tam wskoczyć na pierwsze miejsce kiedyś, ale mam nadzieję, że nie prędko. W zasadzie moglibyśmy zrobić sondę, co z tym Manchesterem United, zamiast no co właśnie, z tym kadrą, bo tam się dzieją rzeczy. Nie, tam jest strasznie. Niebywałe. Ale skoro się rzekło, nie będzie sądy, co z Manchesterem United, tylko będzie sonda, co z tą kadrą. Proszę Państwa, posłuchajmy. Opinie są naprawdę nigdzie niegdzie nawet straszne. Co Pan sądzi o polskiej reprezentacji Jerzego Brzęczka? Brakiem techniki. Tylko i wyłącznie? Tylko i wyłącznie. Nie będzie technika? To sobie poradzą. Taktyka świetna, natomiast wykonanie fatalne, niecelne podania, także tracą piłkę, dużo biegają chłopcy, męczą się, ale przykro patrzeć, jak im odbierają piłkę spod nóg. No to też awansował, ale widział pan mecze? No oglądałem. No ten ostatni tak, ale te wcześniejsze to były do... Niech pan nie mówi. No to normalne. Pojęcia nie mam. Nie ogląda pan? Nie. Takie sukcesy ostatnio, awanse, dobre mecze. Nie mam nic do powiedzenia. A co pan ogląda w telewizji? To co chce. To jest trudny temat na dzisiejszą jakby rozmowę, ponieważ nie możemy jednocześnie stwierdzić faktu, czy to jest dobra, czy zła kadra. Tak naprawdę mam dobre i złe mecze, ale uważam w ogólnym rozrachunku, że awans na Mistrzostwa Świata jest sukcesem. Czyli kolega jest pewny, awans na Mistrzostwa Świata też będzie. Myślę, że jest dobrze, narzekamy. Właśnie, dlaczego my cały czas narzekamy? Bo mamy taki naród, narzekamy. A przecież reprezentacja osiągnęła kolejny awans do mistrzostw Europy. Traci mało bramek, tylko w jednym spotkaniu Słoweńcy strzelili jej gole. Niektórzy mówią, że aż dwie straciło. Tak, no ale to już takie polskie, taka polska przewara. Co sądzę? No, że źle grają. Przecież awansowali. No, ale źle grają. Naprawdę? Co by pan pozmieniał? No wie pan, nie zastanawiałem się nad tym, także trudno mi powiedzieć. Ale słysząc... Może trenera trzeba... Aż tak? No. W sumie myślałem, że on po prostu tak tylko tymczasowo jest tym trenerem. Myślałem, że go na eliminację, ale się okazało, że jest na dłużej. Nie wiem czemu. Czyja to drużyna? Jaka? Jerzego Brzęczka. Ale, no... Piłka nożna. Wiem piłka nożna, tylko skąd pochodzą? Z Polski. Z jakiego obszaru czy miasta? Ze wszystkich miast. Bo to reprezentacja. Brzęczek to się w ogóle nie nadaje jako trener reprezentacji. Awans był. Jaki awans? Euro. Proszę pana, już zrobiły w Związku Radzieckim dawny, a teraz Rosji. Już narobiły, że Nawałka musiał, żeby honor swój zachować, to sam się podał do dymisji. I to samo będzie z Brzęczkiem. Patrząc po stroju, pan to ugryzie analitycznie. Co z tą kadrą Jerzego Brzęczka? Co z tą Polską? Nie wiem, ale mam nadzieję, że do przyszłego roku coś się zmieni, bo jak nie, to trzeba kupić paczkę chusteczek na Mistrzostwa Europy, a tego byśmy nie chcieli. Pięknie. Praca magisterska? Naprawdę, to gratulacje, ale to, czy to była... Mam nadzieję, że selekcjoner również jakąś pracę
doktorską, magisterską, licencjacką napiszę na temat taktyki i oby nam się wiodło w czerwcu. A jaki temat? Twitter jako narzędzie dziennikarza sportowego. Naprawdę? No to ale przecież ja prowadzę, wszystko mam. Przepraszam, proszę pana, co z tą kadrą? Którą kadrą? Proszę precyzować trenera Magiery, trenera Brzęczka, trenera Michniewicza, Heinena, Taylora. Odpoczywają pewnie przed ważnymi turniejami. Tak jak ja zresztą, dziękuję. Musimy zjechać z ulicy, dlatego że tam już kolejka jest. Co z tą kadrą Jerzego Brzęczka? A co to jest za kadra, bo nie znam? Piłkarska, Polski. No to niech grają najlepiej. Niech grają tak, jak pani parkuje. No to znaczy, ja parkuję bardzo dobrze, proszę pana. No. O tym mówię! No to zatem życzę im powodzenia, bylebym tylko nie uderzyła w ten samochód. Trzymam za to kciuki! Cacy, cacy. Wow. Kolega Antoni optymista, ja optymista. Ale wspaniali ludzie, naprawdę. Wspaniali. Pozdrawiam wszystkich, którzy wystąpili w tym materiale. Genialny. No i chyba ten facet, który jest magistrem teraz dziennikarstwa sportowego, chyba już ma jakąś posadę w Kanał Plus Sport. No, w zasadzie tak. No, sam się pan nam przedstawił. Ale trafił mistrzostwo. Idealnie, to ja trafię mistrzostwo. Ty trafisz mistrzostwo. Zobacz, Antek, ja optymista, ty optymista. Tak. Na dwie kolejki przed końcem eliminacji mamy awans. I zobacz, co się dzieje w narodzie. O co kaman? No się nie kumam. Szczerze, ja się naprawdę cieszę i wierzę, że wyjdziemy z tego pierwszego miejsca i będziemy rozstawieni na euro. Tak więc no, to jest naprawdę duży sukces. Naprawdę to jest jakby ten moment. To jest ten czas, że mamy w końcu takich piłkarzy, którzy mogą coś wygrać na euro. Wow! Czy my nie za bardzo jesteśmy już tam przyzwyczajeni do tych ostatnich sukcesów, że wiadomo jak to Polak, no, dostaje jedną miskę ryżu, chce drugą, trzecią, czwartą, czy tego przypadkiem w narodzie polskim nie jest za dużo. Ostatnia wypowiedź tego Brzęczka troszkę tak smuci, który po prostu mówi wprost, no my mamy swoje rodziny, tak? I gdzieś tam na samym końcu człowiek wraca do domu z poczuciem wykonania dobrej roboty, tak. A jest tak jak słyszymy. No tak, dlatego no, trzeba w nich uwierzyć. Zaufać, że nie będą się przydarzały jakieś takie mecze właśnie jak na przykład ze Słowenią i będą coraz lepiej zgrani przede wszystkim, no bo też widzieliśmy po tym meczu z Macedonią, że tam już się zaczął robić jakiś taki kolektyw, że nagle te zmiany działają i też mamy trenera, który się w końcu też nie boi. Brzdęczka! Tak jest. Trener Brzdęczka. Tak jest, wiesz, robić tych zmian, bo one się opłacają. No i jakby super, że mamy kogo wpuszczać z ławy, kto potrafi strzelić gola, nie? A propos filmu, no bo wiadomo, jakby kolega parę filmów w swoim życiu nakręcił. Zdradź coś, bo wiem, że szykuje się kolejna niespodzianka. O to samo pytałem Sebastiana Fabiańskiego. Jakiś będzie film wreszcie o piłce nożnej? Tak, będzie film nowy Patryka Wegi już w przyszłym roku. Coś czuję, że Patryk już cię będzie brał do każdej produkcji. Będzie zaczynał film ten... Antoni Królikowski, bez tego, bez sprawdzenia. Wiesz co, no zrobiliśmy politykę, wyszło fajnie. Teraz kończymy zdjęcia do nowego filmu, którego premiera w przyszłym roku. No i sam jestem ciekaw, jak nam to wyszło. Najważniejsze, co możemy powiedzieć, że faktycznie temat tego filmu to piłka nożna i cała ta historia jakby kręci się wokół pewnego klubu, także no, będzie na pewno o tym w pewnym momencie głośno, ale to Patryk najlepiej zajmuje się promocją swoich filmów, więc jakby nie chciałbym naprawdę za dużo zdradzać. To będzie, proszę państwa, pierwszy film o piłce nożnej, w której będzie strzelanina. Dokładnie, tego będziemy dążyli. Michał Żyro, też kiedyś byłem kadrowi, zresztą gracz Legii Warszawa. Jego, w sumie naszego pamiętam takiego jednego jego gola na Łazienkowskiej, lewa noga, okieneczko. I potem te kontuzje nieszczęsne. No właśnie to jest straszne w tym zawodzie, że się zdarzają takie kontuzje, ale no wierzę, że Michał ma się dobrze i w Turbo Kozaku dał radę. Mój drogi, ma się bardzo dobrze. Ma się bardzo dobrze Michał Żyro, o czym teraz państwa przekona sam bohater 197 odcinka Turbo Kozaka. Czas start. Turbo Kozak. To ja! Turbo Kozak. Witaj Bartku. Witam cię Michale. Gabor. Dzień dobry. Jak zdrowie? U mnie w dalszym ciągu pasmo nieustających sukcesów. Tak mogę. U mnie spektakularnie. A jak Michale u ciebie?
Bardzo dobrze. Często słyszę to pytanie, właśnie jak zdrowie, ale jest jak najbardziej w porządku. Gdyby nie kontuzje, gdyby nie wyjazd do Anglii, w Turbokozaku byłby już jakieś 5-6 lat temu, ale jest nareszcie cały i zdrowy Michał Żyro, Korona Kielce. Cały i zdrowy, to widać i słyszałem, że forma także coraz wyższa. Coraz wyższa, krok po kroku, step by step. Byłem w Anglii, to step by step. Brawo, sprawdzimy sobie. I nie jest wszystko w porządku jak na dzień dzisiejszy. Zobaczymy po występie. Wszyscy kiwali. Wszyscy kiwali go? Analiza była. Przypadek? Nie sądzę. Powodzenia. Aha, step by step. Good luck, przepraszam. Good luck. No niestety, słupki, ale tu wiadomo. Tu wynik jest z góry znany, prawda Grzegorzu? Tak bardzo się starałem. Analiza dobrze wykonana, nie? A pierwsza jest na pewno w mało, czy można w dużo go zaskoczyć? Wszyscy cię analizują już. Wszyscy? Wszyscy. Imiona, nazwiska, PESEL poproszę, na jutro. Idziemy? Proszę. Dobrze to! A teraz mała! Tak jest! Ha, ha! To jest tak zwane zaskoczenie. Angielski humor, wiesz Grzegorz? Wiem, widzę. Co teraz będzie? Sam nie wiem. Dobrze! A. O! A dziura miała być? Była, tak. Była? Miała być, no. Była. Dziura w kolanie jest. Grzegorz, czy analizowałeś karne Michała z Anglii? No. A były karne Michale w Anglii? Karne punkty były raz. Dlatego nie analizowałeś! Oj, 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 oj. Michał, opowiedz, co ci powiedziałem przed strzałem. Prawdę. Wcinka. A bo wy rozmawiacie ze sobą przed programem w ogóle, tak? W trakcie też. Nawet w trakcie. Ja mam mikrofon, a nie głośnik. Ale zdradzę, co powiedziałem. Daj mu najpierw wcinkę, bo każdy da jako ostatnią. Ha, ha! Świetnie. Ten strzał to zna cała Polska. Z wyjątkiem Grzesia oczywiście. No nie da się ukryć, że się z Michałem nie rozumiemy. A dlaczego, Michał, jak myślisz? Wiesz co, ja widziałem, że zawsze on stoi przy chorągiewce i zawsze wtedy podpowiada i to jest jego rola. Do później. No i tak sobie postrzelaliśmy. Jest okej, okay, idziemy dalej. Zastanawiałem się, czy na pewno nie widzą ludzie właśnie w tych szalikach. Zastanawia się całe życie? Tak. Popatrz. Niektóre szaliki... No i jak teraz? No żółto. Czyli nie widzą? No nie widzą. Widzisz? A widzisz. Piłka jest, Grzegorz? Jest. Michał? Jest. Gwizdek także. I gol. Jakże cudownie, znowu to samo. Grzegorz, jeśli ktoś strzela trzy razy w to samo miejsce, to się rzucamy? Gdzie by był Michał Żyro, gdyby nie kontuzja? Teraz, w tym miejscu. W Lidze Mistrzów. Tak? Myślisz, że tak by to mogło wyglądać? Nie, no, jak się było słynne pytanie, gdzie ta Legia? No tak, ale... Ale nie, no nie, nie wiadomo, no nie wiadomo, no... Różnie się dzieje w życiu piłkarza, są wzloty i upadki. Akurat taki wypadek się przytrafił i... Nie ma co rozpamiętywać, no. Jakby były momenty bardzo złe w tym okresie niegrania, a później powrotu na boisko, ale myślę, że czasami no, trzeba się cofnąć parę kroków w tył, żeby później jednak małymi krokami iść do przodu. Cholernicze to bolało wtedy? Tak. Nawet nie pytam, tak. Się pytam fizycznie, tylko... Nie, mentalnie, tak, przede wszystkim mentalnie i też... Jeżeli ktoś by się kiedyś mnie spytał, jak to było, sam poprosił o poradę, to na pewno mogę pomóc, bo, no bo było ciężko i wiem, jak jakby przygotowanie mentalne i takie czysto, tak nie wiem, pomoc rodziny, taka prosta, czy jakichś osób z zewnątrz jest ważne. I to przygotowanie mentalne, czy do meczu, czy ogólnie do treningu, do życia jest ważne, jeżeli chodzi o sport. Właśnie w tym momencie przypomniałem sobie strzał z ulicy Łazienkowskiej. Odchodząca piłeczka w 40. Spróbujemy. Odświeżmy zatem ludziom pamięć! Uoo! Ale tamten był w drugą stronę, Michał! Uoo! Ty w Kielcach jesteś pierwszy?
No, mogę być. Zmienimy teraz na lewo. Po długim. Jak dobrze idzie, to po co zmieniać? Zobaczymy. Decyduje strzelający, ja się nie wtrącam. No wpadła, wpadła! Jest. Ale nie w 40. Ale punkty są. Tendencja malejąca. Panie Grzegorzu, pretensje mam lekkie do pana. Pan jest odpowiedzialny za sprawy techniczne. Gdzie jest chorągiewka? Dziękuję, panie Grzegorzu. Panie Michale. Wariant szósty. Jakże nieudany. Ludzie oglądający proponują zmienić wariant. Dziękuję. No i widzisz. No jeszcze jest taki wariant. Jeszcze jeden jest? Dropsem? Zobaczymy, czy tak samo skuteczny. Proponuję z tamtych dwóch. Pierwszy odpuścić, z tamtych dwóch jechać. Pytałem w wielu klubach, między innymi w Piasecznie, w Legii, w Wilkach i w Charltonie. Michał Żyro w poprzeczkach? 3-3. Zobaczymy. Bez fałszywej skromności. Może źle pytałem jednak. I nie tych ludzi. Amen. Ciebie interesuje coś ala Bednarek. Ala Bednarek, tak. Czyli szkocka cięta. No zaimponował mi, tak, więc zobaczymy, czy się uda. Grzegorz, bój się! Patrz, co nadlatuje! Ulala! Prawie. Grzesiu, czy z tamtej perspektywy ładnie leci? Szkocka cięta bez lodu. Wolę z lodem. I to jest właśnie ta z lodem, ulala! Michał, no ci powiem. Pocisk numer 3. Uoooo! To jest to. Cholera jasna, kto leci. Ma się satysfakcję. Piętnaście mega szybkich, prośba tylko, nic nie zrywamy. 3, 2, 1. Jeden, dwa, oj tu będzie ciekawie, 3. Trzynaście, pan Żyro w galopie z pompką. 14, 15 poszedł, pazernie. Samolot. Ale idzie pazernie. Michał Żyro i gol. Pytanie, co się dzieje po tym golu? Cieszynka. Jaka? Cieszynka była wcześniej. Idą i spadam. Panie Michale, pytanie pierwsze. W Ekstraklasie debiutowałem w derbach Warszawy zremisowanych 1-1. Bramkę w tym meczu dla Legii zdobył... C. Bartłomiej Grzolak, powiadasz. Na pewno. Myślę, że tak. To dobrze myślisz. Pytanie drugie. W swoim reprezentacyjnym debiucie z Niemcami, wchodząc z ławki, zmieniłem. Kurczę, nie pamiętasz? 2014 rok. Hamburg. 0-0. Tak. Tam bardzo dużo młodych grał wtedy. Sama reprezentacja. Prawa pomoc. No kto mógł grać na prawej pomocy? Sławek Peszko? Znałem podpowiedzią! Brawo! Pytanie trzecie, ostatnie. Przez 3 lata gry w Anglii rozegrałem 20 meczów i strzeliłem bramek? 4. Słabo się cenisz. 6. A! 17! 17 miał lat! Nie wiem jak państwo, ale ja za tą lewą nogą tęskniłem. No, to jest dobra lewa noga, Michał. No. Dziękuję. Staram się jak mogę, ćwiczymy cały czas i
Trening czy mistrza. I oby tylko zdrowia. Jak to mówią, życzę ci pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz... Zdrowia. Tak, bo jak będzie to, to pan Michał jeszcze coś tam, coś czuję, pokaże. Dużo, dużo więcej. Tak, krok po kroku, staramy się robić swoje. Oby tak było. Dziękuję. Koszuleczka jest oryginalna, meczowa. Nie wiem, czy wiesz, ja zawsze jak oglądam spotkania, to mam taką manię, że czytam niektórych piłkarzy od tyłu. U ciebie wiesz, co jest? O, ryż! Dobre? Dobre. Taki żart, proszę państwa, na sam koniec programu. Panie Michale, dobry wynik? Bardzo dobry. Prowadzący? Bardzo dobry. Bramkarz? A zatem, proszę państwa, wszystko w tym dzisiejszym dniu się udało. W Turbo Kozaku Michał Żyro, Korona Kielce, ale to nie jest ostatnie słowo. Spokojnie, walczymy tutaj dla klubu, dajemy z siebie wszystko i na koniec sezonu będziemy myśleć, w którym miejscu jesteśmy. Dokładnie. Tak samo jeśli chodzi o klasyfikację Turbo Kozaka. Na koniec sezonu zobaczymy. Dokładnie. Serdecznie pozdrawiamy Krystę z Kielc. I tu trzeba zadać sobie pytanie, drogi Jantku, dlaczego ta korona jest tak nisko w tabeli? No przecież, no. Nie, trzeba zadać sobie pytanie, czy trener Jerzy Brzęczek oglądał ten program, bo naprawdę Michał Żyro się popisał. To chyba jakiś jest w ogóle rekordowy. Słuchaj, wynik, mój drogi, to jest 2 punkty od mojego rekordu. Dwa punkty. To rzeczywiście. To powiem, ja naprawdę w pewnym momencie zacząłem tam drżeć. Zacząłem drżeć, bo przecież no, musiałbym nowy odcinek nakręcić, wyśrubować to, ale nie, no. Widać, ale nie, szacun, naprawdę. Szkoda tych kontuzji Michała Żyry, no bo naprawdę widać, że no, ta lewa noga ułożona fenomenalnie. No, zresztą były debiuty w kadrze, były też dobre występy w Legii Warszawa, to teraz jest w Koronie. No miejmy nadzieję, że Michał jak się odbuduje, to jeszcze nam coś więcej pokaże. Korona na pewno powinna być wdzięczna, że tam mają takiego asa. Także no. Miejmy nadzieję, że ten występ Michała odbudował go na tyle, że Michał za chwilę seriami zacznie zdobywać bramki. Nie, ale sam powiedział, że jest satysfakcja, a jednak satysfakcja myślę, że w takim zawodzie też jest bardzo taka napędzająca, że jeśli coś się udaje, no to trzeba jakby iść i wiesz, strzelać te gole. Czyli w razie czego trener smyła do mnie telefon, ja wtedy tylko trenerze, nie ma problemu. Jak wygląda klasyfikacja Turbo Kozaków sezon 19-20? Co się okazuje? Michał Żyro na pozycji pierwszej, 3 punkty więcej od Przemka Płachety ze Śląska Wrocław, a to oznacza, że Przemek Płacheta na gale Ekstraklasy wpaść może, nikt mu nie zabrania, ale już tej statuetki, którą państwu pokazywałem, od tej ciężkiej statuetki Przemek Płacheta nie odbierze. Na razie w kolejce po nią na pozycji pierwszej Michał Żyro 269 punktów. Ta oto koszulka już za tydzień do kogoś powędruje. Michał Orysz Żyro. I tutaj autografik jest, cacy pięknie, ładnie. Temat Turbo Kozaka zamykamy. Przechodzimy, proszę państwa, do rozmów kontrolowanych. 3 dzisiaj delikwentów na tapecie. Także wśród nich będzie Michał Żyro. Popatrzmy, ale zanim, jeszcze przypomniało mi się, Michał Żyro, wychowany KS Piaseczno. Naprawdę? Naprawdę, no ale, Antek. Nie, ale jazda. Przyrzekam, KS Piaseczno, wychowanek. Tam no tak, tak. On jest rocznik, zdaje się, 9-2, prawda? Czyli troszkę ode mnie młodszy. No i ty jesteś 9-1, tak? Dobrze pamiętam. Nie, tak, tak. No nie, ja jestem jeszcze 80 stary. Ja też. Proszę. 80 są najlepsze. Tak mówią, jak wino takie. Polskie dobre wino. Tak jest. Polskie dobre wino. Proszę państwa, a ty też lewonoga, czy nie? Ty prawa jesteś. Ja prawa. Prawo, no. Kiedyś były obie, ale inaczej mózg działał. Teraz też państwu inaczej mózg zadziała, jak zobaczą państwo rozmowy kontrolowane. Jedziemy. Trener Smyła wyznał przed momentem, że marzy mu się, aby drużyna złożyła się na jego nowy rower. Stary został skradziony 2 dni temu. Nie uważasz, że to sytuacja bez wyjścia i kto się na to nie zgodzi, może stracić miejsce w podstawowej 11? Jeszcze słyszę o takiej sytuacji, ale jeżeli to prawda, jeżeli wygramy, jeżeli się uda, myślę, że z prawie możemy coś tam trenerowi podrzucić. Trener Rogicz ma taki zwyczaj, że kiedy obejmuje nową drużynę, zbiera drużynę zawodników, piecze szarlotkę. Powiedz mi, ile jabłek już obrałeś do tej szarlotki? No, pierwsze słyszę, szczerze powiem, bo no, jabłek żadnych ani szarlotki nie widziałem, a tutaj to pierwszy raz słyszę taką historię. No, mam nadzieję, że trener jakąś dobrą szarlotkę przyniesie. No, nie wiem, czy żona mu to piecze, czy skąd ten zwyczaj, ale chętnie byśmy na pewno skosztowali tej szarlotki. I od wczoraj internet huczy, że miałeś najwięcej powtórek w Turbo Kozaku. Jak się do tego stosunkujesz? Nie było żadnych.
Nie było żadnych powtórek. Mi się najbardziej zawsze podoba tych rozmowach. Pierwsze słyszę. A u ciebie, jeśli chodzi o duble, w twojej profesji, tak, zdarzają się często? Nie. Pytanie, zrobiliśmy sondę. 99% reżyserów mówi, z Królikowskim pracuje się bardzo źle. To jest, mówią na jego pseudonim, dubel. Nie, właśnie ja staram się unikać. Ale ty masz to samo też, co ja, bo ja mam tak, że jak nagram za pierwszym razem, jak nie nagram za pierwszym razem, no to już potem... No, znaczy oczywiście, że no to wiesz, dubel jest taką cudowną jakby możliwością. Tutaj jesteśmy na żywo, tak, i ty jesteś do tego przyzwyczajony. Tak. Ja na przykład rzadko występuję na żywo, bo ja lubię właśnie sobie coś czasem, aha, powtórzyć, poprawić. Czyli tak jak ludzie mówią, improwizacja fajna, ale... Najlepiej jak jest przygotowana. Przygotowana. Ale dobrze, ale tak staracie się jakby, rozumiem, że też masz tak, że pierwsza najlepsza... Wiesz, no ostatnio na przykład wiesz jak... Bo w piłce nożnej wiesz, jak ci dobrze wiadomo, też tak, raczej od pewnego czasu już nie ma dubli. Nie ma, tak, nie ma dubli, ale jest ten szalony, który dzisiaj jakoś nie zadziałał w dobrą stronę chyba, jeśli chodzi o Manchester z Liverpoolem. No ale nieważne, dobra, 1-1, spoko. Widzę, że siedzi to w tobie strasznie. Troszkę to we mnie siedzi. Natomiast wiesz, ostatnio pracuję dosyć szybko, bo jak robię filmy z Patrykiem, no to tam jest praca bardzo, ale to bardzo szybka, sprawna. I najczęściej kończy się faktycznie na jednym take'u. Może czasem jest dubel jak trzeba, ale no to jest tak jakby też inna energia wtedy. Czy jak w polskiej piłce, nieważne jak, ważne, że poszło. No słuchaj, no bez przesady, no. Nie jest tak źle w polskiej piłce. No nie, no przecież wiadomo, czy to są żarty. No, panie Antoni, co żarty. Ani wcale w filmach Patryka, to się sprawdza. Był tweet przed chwilą, Kubek, bo Kubek jest tam na jakiejś licytacji, tak? Pasja Klosi, 700 zł już ma Kubek. Mój drogi, mam dla ciebie dobrą informację, ten Kubek jest za darmo. Naprawdę? I zobacz, masz numer, one są numerowane. Wiedziałem, że opłaca... 4? Bo okay, to jest czwarty studyjny program Turbo Kozaka, tak to wymyśliłem. Naprawdę? Może być? Ale super, to bardzo mi miło. Biorę. Dobrze? Fantastycznie to wymyśliłem, też jak mi się wydaje, że to wiesz. Czas na ważną rzecz, czas okay, na Przybij Piątkę, czyli będziemy omawiać, proszę Państwa, to, co wydarzyło się w ostatnich 2 tygodniach, bo taką przerwę mieliśmy, wybieramy po prostu naszych Turbo Kozaków. Dzisiejsza piątka wygląda w sposób następujący. Zobaczmy, co mamy dla Państwa przygotowane. Na pozycji piątej, drogi Antoni, Petr Cech, który zmienia profesję. Już nie jest piłkarzem nożnym, jest hokeistą w Londynie. Ale nadal bramkarzem. Ale zobacz, co się dzieje. Mecz w Londynie i Petr Cech broni 2 serie rzutów karnych i zostaje man of the match. Co ty o tym wszystkim sądzisz? Super, że nadal jest czynny zawodowo, no ale hokej... Nie, hokej to nie. Rozumiem, jeśli chodzi o hokej, to nie. Proszę Państwa, kolejna pozycja, 4, moja ulubiona. Mecz Senegal-Mali. Isaka Samake i Ibrahim Dramę. I tam, jeśli chodzi o Dramę, był duży dramat. No tak, zobacz, tak. Który według Ciebie bardziej ucierpiał? Fantastycznie. Zobacz, bach! I jest uderzenie. Od razu mówię, że ta kamera nie była kamerą VAR. Pozycja 3, jedyny, niezastąpiony, niepowtarzalny Diego Armando Maradona. Jego zespół, Gimnazja de la Plata, wreszcie wygrała. Wreszcie wygrała w 9. kolejce. I zobacz, jaki taniec radości. A to chyba nie jest ten sam Diego, co kiedyś. Ale właśnie, no co to za taniec? Co tam się z nim dzieje? Spodziewałbym się więcej po nim. No jak widać, Diego pewne rzeczy zostawił z boku i być może nam normalnieje. Pozycja 2, proszę Państwa, pierwsze Światowe Igrzyska Sportów Plażowych. Brazylia, Rosja, 9-3 i Lukao. Wow. No, fenomenalne uderzenie Brazylijczyka. No. To jest idealny przykład. Bramkarz Antku odprowadził piłkę wzrokiem. Proszę Państwa, pozycja 1. Club Brugge wygrywa w lidze z Muskrą 1-0. I w zasadzie... No jest zwycięzca, jest zwycięzca. Tutaj możemy to wszystko bez komentarza. No, piękne. Miałeś kiedyś takie momenty w swoim życiu, że miałeś jakiegoś takiego idola piłkarskiego? Nigdy nikt mi nic nie dał tak za darmo. Naprawdę? Tylko ty, Kubek, dzisiaj dziękuję. A nie, bo to faktura, potem wszystko będzie. A, okej. Okay, no naprawdę, właśnie. No fantastyczna reakcja kibiców, w zasadzie kibica Club Brugge, wielkie wzruszenie. Ja wiem, piękne. Ja sobie zdaję sprawę, jaką ty koszulkę, gdybyś dostał na żywo od tego zawodnika, też byś tak się zruszył. Bo ja wiem, kto był kiedyś twoim idolem. Kto? Zlatan Ibrahimowicz. Tak myślisz? Ja czytałem o tym. Tak, ja bardzo lubię tego piłkarza, no jest świetny. Dobrze, tam wszystko... Czytałem, grałeś w tych meczach kiedyś tam, reprezentacje artystów, no, mecze gwiazd i widziałem krótki filmik z twoim udziałem. Chciałbym zagrać w tym meczu jak Zlatan Ibrahimowicz i strzelać w bramki. To był rok 2013 od tego czasu. Tak mówiłem, tak naprawdę? No,
Słuchaj, ja się zawsze będę identyfikował, wiesz, z takimi postaciami jak Zlatan Ibrahimović, oczywiście, no. Że on jest świetnym piłkarzem. Nie, nadal jest. Nie, no gra i to jeszcze powiem ci więcej, są zakusy, żeby wrócił znowu do Europy. Bo on gra w Stanach. No tak, w Stanach. W Los Angeles gra i ja bym z miłą chęcią Zlatana jeszcze raz przyjął. No to może, no nie wiem, może właśnie klub Michała Żyro, może Kielce. Ci, że ostro grasz. Uważam, że naprawdę mógłby pomóc. No. On nadal jest w dobrej formie. Niech państwo na Twitterze piszą, czy Korona Kielce w składzie z Zlatanem Ibrahimowiczem utrzymałaby się w polskiej ekstraklasie? No pewnie. Myślę, że na pewno. Tak, że 100%? 100%. Dostaję teraz na ucho informację, że nie Pasja Kloślin, tylko LZS Krynki wystawił klubek. Tam oczywiście Pasja Kloślin też, to jest też zespół B-klasy. Serdecznie ich pozdrawiam, bo oni to są nasi wierni fani. A propos kubków, bo trzeba rozstrzygnąć się kolejny konkurs twitterowo-internetowy, facebookowo-instagramowy. Kręcimy nadal się, państwo wysyłają na naszego maila turbokozak@kanalplus.pl filmiki. Przedłużamy jeszcze o tydzień, potem już ostatecznie zmienimy konkurencję. Ja myślę, że to będzie w ogóle taka konkurencja, której nie będzie w Turbokozaku. Może państwo coś zapoczątkują, też można pisać z hashtagiem Turbokozak, co państwo chcą. Być może chcą państwo jakąś nową konkurencję w Turbokozaku. Nie ma z problemu. Komisja na czele z Antoniem Królikowskim i Bartkiem Jacikiem takie sprawy weźmie, przegłosuje i zobaczymy. Rozpatrzymy każdy wniosek. Każdy wniosek, oczywiście. A jak nie rozpatrzymy, to i tak mogą państwo... Dogadamy się. Dokładnie się. Proszę państwa, proszę zobaczyć, kto wygrał w tym tygodniu. Ten filmik podobał, tak w zasadzie mi się najbardziej, bo jestem jednoosobową komisją. Ruszamy. Drogi Antoni, powiem ci tak, jest to Walia. Mhm. Jesteśmy w Walii. Film wysłał kolega Michał Masłakow. Tu jest wszystko profesjonalnie zrobione. Ja w ogóle mam tylko jedną pretensję do Michała, że wiesz, no... Przesyłki nie są tanie, tak? Te kubki chcieliśmy wysłać na tereny Polski, a tu zobacz, no do Walii. To może ma kogoś z Polski, kto chciałby, wiesz, przejąć tutaj. Albo niech przejmie tutaj i już tam we własnych kosztach się rozwija. Nie narażaj jakby tutaj. I zobacz, co się dzieje, zobacz, patrz. Puk, zobacz. Nic się nie stało. Nie, w ogóle jak to? Wziął, ba. Nie, to jest niemożliwe, ale to jest niemożliwe, to jest fotomontaż. Nie. Taki deszcz nie pada z nieba. Nie, to jest niemożliwe. Mój drogi, ja przypominam sobie odcinek ze Sebastianem Stebleckim, który 30 razy się zakręcił. Zakręcił się 30 razy, odwrócił się do kamery, pomachał i bez wywrotki. Mutant. Ale być może Sebastian nie prowadzi się tak dobrze jak my. Nie wiem, o czym mówisz, ale na pewno inaczej się prowadzi. No. Na pewno inaczej. Ciekawe spostrzeżenie. Na sam koniec mówisz, że już teraz w 2013 roku Zlatan Ibrahimović był twoim idolem. Kto jest teraz? Teraz, wiesz, to, no, trudno jakiegoś takiego idola piłkarskiego, ale no, tak jak wspominałem na początku, no, ten Senegalczyk Sadio Mané, no, to jest taki kot. Uważam, że teraz jest najlepszym piłkarzem na świecie. Czyli uważasz, że już niedługo 200 odcinek Turbokozaka, gdyby był Sadio Mané, to rozumiem, że spojrzysz. No w ogóle mógłbyś go zaprosić do Turbokozaka. Ciekawe, jakby sobie poradził. Bo on za Sadio Mané w Turbokozaku, no, myślę, że by sobie poradził. Ale to byłoby super. Tylko wiesz, jaki był problem? Pewnie pobiłby mój rekord. Po co sobie samemu strzelać? Ale rekordu już Michała Żyroby pewnie by nie pobił. Chociaż on też... on też lewa noga przecież, no tak. Wszystko się zgadza. No dobrze, a tak teraz schodzimy na ziemię. Za chwilę faktycznie 200 odcinek. Kogo byś widział z polskich piłkarzy? No może Rosołek. Po tym, co się stało wczoraj na Legii. To fenomenalne rzeczy faktycznie, że jednak ten przepis o młodzieżowcu wprowadzony... Super. Powoduje, że ty mógłbyś nawet też wystąpić w Ekstraklasie. Nie. Jako młodzieżowiec. Nie, ale myślę, że Rosołek to jest fajny pomysł. Naprawdę dobra bardzo zmiana. Dobra zmiana. Bardzo dobra zmiana to była wczoraj. A mieliśmy nie zdradzać, kogo fanem jest Antoni Królikowski. Na sam koniec to się wszystko nam wysypało. Naprawdę, Rosołek to jest zawsze dobra zmiana. Proszę państwa, za tydzień wracamy. Kolejny odcinek Turbokozaka. Może ja już mogę zdradzić. Tak? Tak. Kogo? Interesujesz się żużlem? No nie będę ściemniał, że tak. Ale że trzeciego w historii mistrza świata mamy. Panie kamero, pan mu tam pokaże, kto jest mistrzem świata. Tam, niebieska koszulka. O, widzisz? Zmarzlik. Bartek Zmarzlik. Trzeci mistrz świata w historii. To ja wiem. Po panu Szczakielu i po panu. Nie, no przecież się tym interesuje. Go lubię oczywiście. No. Dobrze, tak. I Bartek Zmarzlik, jedziemy we wtorek do Gorzowa Wielkopolskiego i tam będziemy się kręcić w lewą stronę, bez hamulców. No to pewnie będzie ostro. Miejmy taką nadzieję. Antoni Królikowski!
To bardzo dziękuję. Niespełniony piłkarz KS Piaseczno tak i jest. Jedności Żabieniec, mam prośbę. Śledź losy swojego zespołu. No, bo oni... Masz rację, muszę to nadrobić. Bardzo bym cię o to prosił, prosić o to. No tym bardziej, że teraz występuje tam mój brat, 12-letni, który gra w drużynie. Naprawdę? Młodzików, oczywiście. Dlaczego nic wcześniej? Myśmy o tym jeszcze rozmawiali. Ale naprawdę. Jaka pozycja? Ksawery, no tak wiesz, zaczyna z tyłu, ale już powoli przychodzi do pomocy, także wiesz, myślę, że będzie pomocnikiem. Aha, może skończyć w roli napastnika. Bo kto to wie, to wie. Niech nie idzie tylko w ślady Gabora. Dokładnie. Antoni Królikowski, Bartosz Ignacik, serdecznie Państwa pozdrawiamy. Dochodzi godzina 22.15. Jakie plany na wieczór jeszcze? Coś, czy grzeszy spać? O, czy jeszcze jakiś meczek? Mam swoje bardzo jasne, konkretne plany i będę je realizował dzisiaj w domu. To będzie nie kręcze szczęście. Dziękuję Państwu serdecznie, życzymy miłej nocy. Widzimy się równo za tydzień, 21.30, Kanal Plus Sport. Antoni Królikowski do bazy. Z tego co wiem, wraca Olaf Lubaszenko. Jakieś filmy razem robiliście? Tak, robiliśmy. Między innymi graliśmy razem w Bodo, też Uczelka Pazury w weekendzie, także znamy się ostatnio fantastycznie. Olaf czyta książkę Marka Krajewskiego, tak. O tytule. O tytule. A tytuł tej książki poznają Państwo już za tydzień. Już tak, za dokładnie. Tydzień od tego rozpoczniemy. Nie wiem, czy mogę powiedzieć w jakim radiu, ale generalnie tak. Od tego rozpoczniemy rozmowę z Olafem Lubaszenką już za tydzień. Serdecznie Państwa pozdrawiamy. Miłej nocy, kolorowych snów. Do zobaczenia. Ciao, ciao. Żelek chciał koszulkę po ostatnim meczu, ale przegraliśmy, więc chyba nie przyjdzie. Żelek Grzeszyński? Tak. Twoją koszulkę? Bo na rzecz wszystko chciał. Dla syna pewnie, tak, bo syn wie, że tak, też tam... Więc sobie wylicytuję teraz. Brawo, brawo, dokładnie. Na linii, panie Michale, na linii. No właśnie, bo nie uznamy tego. Ja lubię takich uczestników, bo oni oglądali każdy ze 196 odcinków i wprowadzają swoje zmiany. No. Był za zaskoczenie, trzeba będzie w slow motion jego ruch zobaczyć. Teraz program już masz swój, widziałem, tak? No, widziałeś to? Studio? Bardzo mi się podoba. Ładne studio. Prowadzenie... Znaczy, nie. Studio tak to pominąłem. Studio to jest takie ładne, że... reszta jest w ogóle... Jest, zupełnie... Dodatkiem. Pan to kręci? Proszę. Padła, Mirek? Ty nie jesteś z Waru. Jak ci z rugby stoją, widziałeś to, oni jak to robią? I dopiero ładują. No to proszę. Nie, właśnie ja tak nie. Dlaczego? Trzeba, jak chcesz właśnie takiego tego, to bardziej prosto musisz stać. Aha. Proszę Państwa, nie chcę być nakręcany, więc dziękuję.